Szczepie od 10 lat mniej więcej. Z tymi drzewami, ze szczepieniem, to jest taka niekończąca się historia. Ja czuję, że będę to robił po prostu zawsze do końca życia, będę coś sadził, będę coś szczepił. Co roku znajduję jakieś nowe ciekawe odmiany i chciałbym jeszcze to, i chciałbym jeszcze to, i chciałbym jeszcze to. Więc dosadzam, dosadzam, upycham. Już mam pozapisywane ileś osób, które mają jakieś odmiany, których jeszcze nie mam. Jesteśmy już umówieni na zrazy na tą zimę. Więc już mam zaplanowane, co będę szczepił na wiosnę. I po prostu co roku przychodzi wiosna, i ja robię swoją robotę. I sadzę, szczepie. Generalnie mam kolekcję odmian. Bo to jest kultura nasza, to jest nasze dziedzictwo, a my ludzie potrzebujemy kultury. Te wszystkie dawne odmiany, całe bogactwo tego, to jest nasza historia, to jest nasza kultura, to jest nasze dziedzictwo. I uważam, że trzeba to pielęgnować i że to jest fajne, i to jest jakaś tam forma duchowości w gruncie rzeczy. My ludzie potrzebujemy tego i ja tego potrzebuję. Czuć, że jakiś tam jest szereg ogrodników za mną 100, 200 pokoleń. Przecież ludzie umieli szczepić w czasach przedhistorycznych, jeszcze w jaskiniowych, w czasach biblijnych mamy mnóstwo odniesień do właśnie szczepienia, zaszczepiania tej urodzajnej odmiany, wszczepiania, Masę w naszej kulturze jest takich odniesień do tej techniki, także... No, to jest nasza kultura. Bo ja jestem tu, pośrodku całego procesu. Tam przede mną 100, 200, 300, 1000 lat temu byli ludzie, którzy robili to samo. Brali drzewko z lasu, przesadzali, brali nożyk, zacinali, przykładali zraz zmiany urodzajnej, zawijali czymś i potem cieszyli się, jak rośnie. Dzięki nim. Mamy w tej chwili te odmiany, na przykład takiego Starkinga. Starking nie jest tak bardzo stary, ale mam tu odmiany niektóre, które mają historię kilkusetletnią, nie wiem, od czasów wczesnego średniowiecza znane są te odmiany. Teraz jestem ja. Robię to samo. Biorę drzewko, przynoszę z lasu, sadzę, biorę nożyk, zacinam. Biorę zrazik odmiany szlachetnej, zawiązuję, patrzę jak rośnie, czekam na pierwsze owoce. I po mnie będą też następne pokolenia. Dzięki mi i innym, którzy szczepią w tej chwili, te drzewa powielają. One będą rosły następne 100 lat, 200 lat. Potem ktoś je znowu przeszczepi, i znowu będą za 200, za 300, za 500 lat. Następne osoby, które będą robiły to samo, i te odmiany są powtarzane, i jakoś dla ludzi jest to ważne. Mamy 10 tysięcy odmian jabłoni, tych opisanych. Tyle samo grusz. Winorośli mamy chyba 30 tysięcy odmian w tej chwili opisanych. Plus każda winica tak naprawdę pracuje nad takimi swoimi szczepami. Skoro tyle tego jest i trwa to przez tysiąclecia, znaczy, że to jest ważne dla ludzi. Bo by tego nie robili, gdyby to nie było istotne. Same te owoce tak aż nie różnią bardzo. Ale to są opowieści, to są historie, które za tym stoją, które mówią nam skąd się to wszystko wzięło. Także, no to ważne, ja to czuję, dla mnie jest to ważne. Mam w tej chwili około 60 odmiany jabłoni, 60 grusz, około 30 śliw, plus do tego morele, brzoskwinie, nektaryny, czereśnie. Yy, trochę wiśni, no, kilkaset tych drzewek tu jest posadzonych. Jest ogromne zainteresowanie. Najwięcej mam zapytań, właśnie o, o drzewa, o szczepienie, o zakładanie sadu. Dużo ludzi się interesuje, coraz więcej w tej chwili. Jest w ogóle spory ruch związany z tymi dawnymi odmianami, i wręcz bym powiedział, do tej pory było tak, że. Zawsze mnie wszyscy prosili przez jakiś warsztatów organizowanych, żebym poopowiadał o odmianach drzew owocowych, o tym co teraz tutaj opowiadam i odnoszę wrażenie, że najbardziej ludzie lubią słuchać mnie jak mówię o odmianach właśnie drzew owocowych. Bo jest coś romantyczny? No chyba tak, też na pewno. Ale romantyczne, ale i praktyczne, no bo przecież jemy te owoce i jest inwestycja w przyszłość. Zdecydowanie. A kiedy sadzisz czy szczepisz te, te drzewa, o czym myślisz? Dobre pytanie, bo nie myślę o niczym, bo ja się zatapiam w przyrodzie. Ja doświadczam takiego uczucia przepływu, jak dziecko, które traci poczucie czasu. Ja, jak biorę się za to szczepienie drzew, przesadzam szczepie, to jestem poza czasem. <głos》>, że ona mnie woła, że miałeś być dwie godziny temu, przyjść gdzie ty jesteś. Kiedyś tak w lesie ja jakiś szczepiłem dziczki i się zagapiłem, a minęły chyba ze dwie czy trzy godziny w ogóle przeleciały mi no i co, o każdym z tych drzew jest jakaś opowieść, jakaś historia, każda jest inna odmiana szczególna z jakiegoś powodu z jakiegoś powodu ważna i każdą wiąże się jakaś opowieść, albo moja osobista albo, albo po prostu jest ciekawa historia tej odmiany, skąd ona pochodzi. Najpierw miałem ten kawałek sadu, stwierdziłem, że taki na własny użytek, żeby mieć bo zawsze chciałem, od kiedy tylko pamiętam, chciałem mieć własny sad. I też walczyłem to jest z tymi drzewkami, sadziłem takie kupowane, one mi zamierały, usychały, e, nic z nich nie było. I dopiero jak zacząłem szczepić, ten znajomy ogrodnik mnie nauczył, jak się to robi. Dopiero wtedy zaczęło to rosnąć. No i te są, mają już po 7-8 lat te drzewa, e, 8 te starsze i potem w następnym roku jeszcze e, trochę dosadziłem. Ten kawałek z sadu ma 8 lat. A potem się namyśliłem, że w zasadzie to na całym tym hektarze tutaj utworzę taki układ leśno-pastwiskowy i to dosadzałem później. Bo nie było dużo owoców w tym roku, czy było? Dużo, dużo było, w ogóle rok owocowy. Dużo jak na te młode drzewa, no bo one dopiero zaczynają owocować. Ale najwięcej jak do tej pory, jeszcze tyle owoców z nich nie było. No było tak powiedzmy po skrzynce z drzewka, też nie wszystkie owocowały. To na przykład nie owocowało. Ale z tego było powiedzmy pół skrzynki... Z tego była skrzynka, z tego to były ze dwie skrzynki, tylko to są jabłonie letnie, one były w sierpniu. Z tego były dwie skrzynki, tu była też ze dwie skrzynki, to jest antonówka yy, śmietankowa, zwana półtora funtową. To jest antonówka zwykła, tu było mało, na tym też było mało, dobry kmiotek. Ale tu była taka czubata skrzynka Jakub plebel. to dobre deserowe jabłko. Po lewej mamy krącelskie też było dużo. Kosztela też było dużo, jeszcze leżą jakieś. To jest bardzo dobra odmiana jabłoni i miało być bojken tutaj niedaleko w okolicy z tego drzewa matecznego. Ale to nie jest bojken, bo zaowocował w tym roku i ma czerwone owoce, takie deserowe, a bojken jest zielonkawo żółty i kwaskowaty. To na 100% nie jest bojken ale jest bardzo, bardzo smaczne. To ulubione jabłko mojej córki było w tym roku. Samo szczepienie jednego drzewka zajmuje mi pół minuty, minutę. Yy, I do szczepie następne. Bierze się nożyk, trzeba ostry nóż, zacina się, biorę zrazik, odmiany sztachetne i zacinam tak samo. Przyczepiam jedno do drugiego, zawijam taśmą. Jak się ma wprawy, to to jest moment. To wszystko. Tylko trzeba mieć podstawą jest terminy. Trzeba to zrobić w dobrym momencie, zrazy muszą być przechowane tak, żeby były żywe, nie niezapleśniałe, niezasuszone, mają w dobrym stanie i trzy podkładka, na której szczepimy, musi mieć chęć do życia, musi być ukorzeniona, musi mieć wodę, musi pompować soki, musi rosnąć. Jak nie rośnie, no to i zraz nie będzie rósł, no cudów nie ma. A jaki procent twój szczepiony drzew umierają? Jeden procent, dwa procent, w zasadzie się wszystko przyjmuje. Grusze jabłonie, no bo pestkowe się gorzej przyjmują, czereśnie to w ogóle słabo, ale grusze jabłonie to w zasadzie ciężko jest tak zrobić, żeby się nie przyjęło. To, co ja propaguję, to jest taka metoda naszych, powiedzmy, pradziadków, prapradziadków, bo jeszcze 100, 150 lat temu nie było szkółek, tylko sady, drzewa zakładali ogrodnicy, którzy przyjeżdżali, ogrodnik i robiły usługę. No ja też takie w tej chwili usługi świadczę i to jest też metoda, którą ja się nauczyłem od tego mojego znajomego ogrodnika, i on mówi, tak robili nasi pradziadkowie. Robili tak, szli do lasu, znajdowali dziczkę, siewkę przypadkową, którą ptak przyniósł, e, zostawił w odchodach nasiona, gruszy albo jabłoni i to sobie wyrosło. I taką przypadkową siewkę przenosimy sobie do siebie na pole, wykopujemy razem z bryłą, sadzimy w swoim miejscu i na niej szczepimy jakąś odmianę szlachetną, która nas interesuje. I wszystko co tutaj rośnie jest właśnie w ten sposób zrobione. Z wyjątkiem na przykład takiej jednej wisienki, która jest gotowa, kupiona. Ze szkółki, ale 99,9% sam zaszczepiłem. Na wiosnę zawsze robimy warsztaty ze szczepienia, i potem w lato ze szczepienia letniego też. No i też podczas tych moich konsultacji na ogół pokazuję, bo to wszyscy są zainteresowani. No to jest taka umiejętność, w zasadzie każdy powinien umieć w gospodarstwie coś takiego sobie zrobić, bo nie jest to wielka filozofia, a korzyści ogromne. Bo można sobie ratować stare drzewa na przykład samemu. Dlaczego nie sadzić drzew i dlaczego zaszczepić? Po co? Przede wszystkim chodzi o to, na czym ona jest zaszczepiona. W tej chwili szkółki oferują nam drzewka na podkładkach na ogół karłowych i te drzewa nie wykształcają dużego silnego systemu korzeniowego. W związku z tym nie są tak odporne na przykład na braki wody. Ale jest to celowe. Jest to celowo, się hoduje drzewka, które nie wykształcają wielkich koron, nie rosną duże. Natomiast do takiej uprawy ekstensywnej, w szczególności jeżeli ja tutaj mam e, linię zadrzewień na pastwisku, zależy mi, żeby to były duże drzewa silne, takie jak rosły 100 lat temu, 200 lat temu potężne korony, potężne silne pnie. Żeby takie drzewo mieć, potrzebujemy mieć podkładkę szybko rosnącą. Szkółki praktycznie takimi nie dysponują. Czasami można znaleźć na A2 podkładce, czasami na Antonówce, ale bardzo rzadko. Niewiele szkółek takie posiada. Z mojego punktu widzenia jest to nawet ta A2 albo Antonówka, to jest cały czas yy, półśrodek, bo ja szczepię na lokalnych dziczkach. Idę do lasu, gdzieś w rowie znajduję gruszkę młodziutką, która wyrosła z nasionka, który przyniósł ptak. Jeżeli ona tu wyrosła, znaczy, że to jest to jedno z tysiąca nasionek, które miało najwięcej siły, żeby skiełkować, bo nikt nie nie dbał ani nie zagrzebał, nie zakopał, tylko upadło na wierzch. Potem było zgryzane przez sarny, jelenie, e, tratowane, niszczone w różny sposób, jeżeli rośnie. Znaczy, że to jest to najsilniejsze z silnych. Ono się już samo wyselekcjonowało. Tutaj wyrosła gruszka. Sama wyrosła, bo ptak jakiś przyniósł nasionko. I ja tu zaszczepiłem gruszę cukrówkę. Tylko ona rośnie w cieniu jest zagłuszona zupełnie, więc nie rośnie ja ją teraz przesadzę na pole w któreś miejsce, gdzie coś uschło i mi wypadło. To tam pójdzie ta cukrówka. I tak to można i można robić tak. Można najpierw przesadzić, potem zaszczepić. A można jak się znajdzie gdzieś siewkę w lesie, to ją zaszczepić i dopiero przenieść. A tu jest druga. Ta ma troszkę więcej światła i troszeczkę więcej urosła. A to jest owsianka. Cukrówka i owsianka. dwie letnie grusze takie do suszenia. No ale też rośnie w cieniu, ją też przesadzę. Ja takie drzewko, które już się sam wyselekcjonowało, przenoszę do siebie, i to jest coś, co się wyselekcjonowało w tym konkretnym miejscu, ponieważ ja nie jeżdżę gdzieś daleko po te sadzonki, po te dziczki. To wszystko jest tutaj, tuż obok, zbierane. Naturalnie wyselekcjonowany i na tym szczepie. Więc szczepie na lokalnym materiale genetycznym. Dzięki temu będę miał duże, silne drzewa, takie jak potrzebuję. Nie potrzebuję tutaj drobnych, malutkich drzewek, bo nie mam małego ogródka, tylko mam zadrzewienia wśród pastwiska. To jak drzewo rośnie, to głównie jest kwestia podkładki, tego co jest w ziemi, korzenia i tego na czym jest zaszczepione, a nie samej odmiany większość tych odmian krąży po całym świecie i masy tych odmian grusz, błoni są odmiany francuskie albo belgijskie, niektóre angielskie, ale to, że jakaś odmiana pochodzi z ciepłego klimatu to w ogóle nie znaczy, że nie będzie sobie radziła w klimacie zimnym. Ta odmiana, która pochodzi z klimatu ciepłego, tam została wyhodowana, to tam jest na przykład odmianą letnią, bo długo dojrzewa, ale jest dłuższe lato. A u nas będzie odmianą jesienną albo wręcz taką do przechowania. Także to nie jest tak, że Odmiany z ciepłego klimatu źle rosną w zimnym klimacie. To, to zupełnie nie w ten sposób działa, one po prostu są późniejsze, a to czy są odporne na susze, na przymrozki, to jest zupełnie niezależna sprawa i mutacje zachodzą samorzutnie i nie zachodzą pod wpływem warunków zewnętrznych. Tylko są przypadkowe. Dopiero potem y, otoczenie, warunki zewnętrzne weryfikują to, czy ta odmiana się nadaje. Większość odmian jest stworzona sztucznie, przez człowieka wyhodowana z powodu smacznych owoców. Bardzo mało jest takich odmian selekcjonowanych na odporność, na, na takie rzeczy. Więc to nie jest tak, że klimat się zmienia, a to te dawne odmiany nie będą działały, bo one i tak pochodzą z różnych miejsc. Także. Jedne będą się sprawdzały, drugich nie będą sprawdzały, ale tak samo te nowe. Także o niektórych wiemy, że są odporne, że działają, o niektórych wiemy, że są delikatne, e, że chorują, ale nie ma to takiego, nie ma tu korelacji, że jak stare to odporne, a jak nowe to nieodporne. A jak stare to wolą klimat zimniejszy, a jak nowe to cieplejszy. To takich korelacji, takiego związku nie ma. Mamy na przykład krąselkę XIX-wieczną odmianę francuską jabłoni, która jest bardzo delikatna na choroby. Ja generalnie chcę tutaj stworzyć taki krajobraz, taką mozaikę leśno-pastwiskową. W związku z tym, gdzie się tylko da po brzegach sadzę drzewa. Na przykład wzdłuż całej tej miedzy chcę mieć docelowo ścianę zieloną mur. Z tamtej strony mamy presję wiatru, więc jeżeli tu będzie taki zielony żywopłot, to on będzie spowalniał ten wiatr, w związku z tym będzie mniej wywiewało wilgoć z tego pola, dłużej się trawa tutaj będzie utrzymywała. A tam mamy północ, więc nie będzie pełne. No i sadzę, 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 sadzę. Najpierw posadziłem jabłonie, grusze, a teraz pomiędzy nimi dosadzam jeszcze różne inne. Posadziłem na pastwisku linię zadrzewień. W takich łukach, żeby łapać światło w te łuki, pułapki cieplne się tworzą. Oraz żeby zatrzymywać wiatr. Jeżeli jest po krzywej w łuku, no to wiejący wiatr zawsze jakoś będzie się łamał. Te zadrzewienia mają spełniać funkcję wiatrochronu, plus dostarczać owoców, plus ewentualnie dostarczać paszy w postaci liści dla zwierząt, ocieniać troszeczkę. Trawa najlepiej rośnie w takim krajobrazie właśnie mieszanym. Nie na otwartej przestrzeni, tylko jak ma trochę cienia, to ta trawa, szczególnie kiedy jest sucho, utrzymuje się dłużej, lepiej rośnie. Poza tym drzewa wyciągają mikroelementy z głębszych pokładów, i potem liście z tych drzew spadają, więc po prostu ekosystem jest bogatszy na korzeniach że bytują grzyby. Ja te linie mam co 14 metrów, więc za 10-15 lat korony będą sięgały powiedzmy do dwóch trzecich z jednej strony i z drugiej tego 14-metrowego pasa, czyli ich wpływ będzie aż do środka tych kwater 14-metrowych. Lepiej dla gleby, lepiej dla drzew, lepiej dla ekosystemu, lepiej dla zwierząt, które będą miały bogatszą paszę w mikroelementy, bo te trawy też będą współpracować w jakiś sposób z tymi drzewami, z tymi grzybami. Po prostu cały system jest bogatszy. Im jest bogatszy, tym lepiej to wszystko funkcjonuje, tym ta pasza z tego pastwiska będzie bardziej pożywna. No plus oczywiście osłona od wiatru, od słońca, od deszczu dla zwierząt i owoce dla nas. Więc taka jest generalnie filozofia takich układów leśno-pastwiskowych, tego co też nazywamy agroleśnictwem, czyli łączenie na jednym terenie upraw wieloletnich, czyli drzew, z takimi pastwiskowymi. Ale jak zdecydujesz, ok, na tym miejscu będzie tej odmian, a na ten miejsce będzie tej odmian. No właśnie, bo nie, nie sadzę tego tak bez sensu, tylko według pewnego klucza. W tych rzędach tutaj, w tych liniach. Sadzę na zmianę co 8 metrów jabłoń, grusza, jabłoń, grusza, jabłoń, grusza, jabłoń, grusza. To ze względu na szkodniki, że szkodnik, żeby przelecieć na kolejną gruszę, musi pokonać yy, większą odległość, tak, niż jakby rosły obok siebie. A pomiędzy nimi sadzę śliwy, więc jest tak. Jabłoń, śliwa, grusza, śliwa, jabłoń, śliwa i tak dalej. A jeszcze pomiędzy nimi sadzam różne domieszki, takie typu bezczarny, klony. Zostawiam trochę brzus, który się same poobsiewały. Może na wiosnę jeszcze powstadzam jakiś wiążący azot, może trochę karagany. Jak te drzewa wszystkie podrosną trochę, to będę jeszcze wprowadzał tutaj krzewy. Warstwę runa mogę w tych lini liniach, mogę truskawki wsadzić. Zresztą od tamtej strony posadziłem już na próbę. Dbam o to, żeby była różnorodność w tych liniach i żeby nie rosły obok siebie same grusze, albo same jabłonie, albo same śliwy. Tylko są przemieszane. W związku z tym szkodnik jak przychodzi, to ma trudniej, bo ma większe odległości do pokonania. I przez tą różnorodność cały ten systemik staje się bardziej odporny, na przykład na szkodniki. Bo przecież nie będę tego opryskiwał, przecież nie będę tego chronił w jakiś sposób. Ja nie mam na to czasu, nie mam na to sił. Więc robię tak, żeby to było możliwie najbardziej e, odporne, żeby się utrzymywało samo. Nie skupiam się tak bardzo, to nie jest tak, że musi być w konkretnym miejscu jakaś konkretna odmiana i że tu to może być tylko... E, tylko, tylko ta jabłoń. Eee, za bardzo się na tym nie skupiam. To znaczy e, są pewne ogólne zasady. Na przykład jeżeli są odmiany e, wczesne, no to nie sadzę przy samym domu tych wczesnych, bo one spadają jest masa os, więc wczesne troszeczkę dalej od domu. Jeżeli któreś są bardzo wymagające, powiem, bo dużo czasu potrzebują, dużo ciepła, no to sadzę, żeby dojrzały, no to sadzę je w miejscu bardziej nasłonecznionym. Albo gdzieś bliżej domu, gdzie się światło odbija jeszcze słońce od domu, żeby tam miały wyjątkowo ciepło. Eee, ale no to to są takie ogólne zasady. Natomiast nie jest tak, że każda odmiana ma swoje miejsce z góry wymyślone, że gdzieś tam musi być. To aż tak nie. Jeżeli ktoś chciał zaczynać swój sad. I chciał mieć jakiś szybki efekt, żeby drzewo wzrosło szybko i byli odporne i tak dalej. Jakie są odmiany, które można działać szybko? Bo ludzie nie są cierpliwi. Widzą i myślą, że okej, okay, zadziłeś to, ale to będzie kilka lat przed takiej. Ale nie ma drogi na skróty. Nie ma drogi na skróty, bo jeżeli możemy sobie kupić od razu wyrośnięte 3-4-letnie drzewko, ale im większe drzewko tym się gorzej przyjmuje i wolniej potem rośnie. Z mojego doświadczenia wynika, że lepiej jest posadzić mniejsze, młodsze drzewko niż duże, bo to mniejsze i tak przegoni tam to większe, bo robiłem i tak i tak. Więc są porównanie te mniejsze szybciej rosną, a te duże co się sadzi, nie chcą rosnąć, bo im trudniej się ukorzenić. Więc to małe po pięciu latach jest większe od tego dużego, które najpierw przesadziliśmy. Tak to wygląda. Najlepiej się przyjmują, najlepiej rosną. Takie dziczki jak ja robię właśnie przesadzane lokalne, bo są najlepiej przystosowane. I na nim zaszczepione drzewko. Na nim dopiero zaszczepiona odmiana szlachetna. Wtedy najszybciej będziemy mieli owoce i to drzewo będzie chciało rosnąć i jest największe szanse, że przeżyje. Ale na pierwsze owoce zawsze trzeba poczekać <laughs> 3, 4, 5 lat. Czasami dłużej. I trzeba się uzbroić w cierpliwość. No to jest taki sport po prostu. Nie za bardzo jest tu droga na skróty. Można kupić drzewka jeszcze w donicach, one się lepiej przyjmują. Te karłowe w y, szczególności szybciej wchodzą w owocowanie, więc w drugim, trzecim roku możemy mieć owoce. Ale będzie to drzewo słabe, które nie będzie tak długo żyło. Te, które ja sadzę, będą żyły przez 100 lat, 150 dla moich wnuków, dla prawnuków. A tu ciekawostka. To jest grusza klapsa. Szczepiona w tym miejscu. Tu widać ślad szczepienia, tu. Szczepiona przed drugą wojną światową jeszcze. Ona ma 80 lat. I ona jest prawie że cała spruchniała. Chociaż jeszcze w tym roku dwie skrzynki gruszek, żeśmy z niej zebrali. A tu odrastają od korzenia dziczki. I jedną z takich dziczek w tym miejscu zaszczepiłem. I to, co tutaj rośnie, zaszczepiłem tym pędem z góry z razem. Więc mamy ten sam dół. I tą samą górę rosnącą obok, stamtąd wziąłem, tu zaszczepiłem. Jak to wiatr nam przewróci, to to będzie dalej rosło. Względnie jak to podrośnie, to to wezmę zetnę. I mamy to samo. Ta sama szlachetna odmiana na tej samej podkładce. I tak samo zrobiłem przy tym drzewie, a to jest kosztela. Też, bo tu było w ogóle 4 hektary sadu, który w latach 70. został wycięty. I zostało z niego raz, dwa, trzy, cztery... Pięć drzew, ale one są bardzo, bardzo wiekowe. To jest kosztela. Tu jeszcze jabłka jeszcze leżą. Można się częstować. O, a tu zrobiłem to samo. Odbija dziczka od korzenia, i tutaj jest zaszczepiona kosztela. Jak to wiatr przewróci, to tu rośnie to samo. Tak samo. Ten sam dół, ta sama góra. To na razie nie rośnie, no bo to zacienia, ale sobie jest. Na wreszcie czego? Filozofia, filozofią, ale robimy przegląd, patrzymy jak one urosły w tym roku. Bo były szczepione w zeszłym roku, dwa lata temu, trzy lata temu, sadzone, potem szczepione. I akurat chętnie bym spojrzał, bo teraz liście opadają, trawy trochę przyschły, więc mamy okazję zobaczyć, jak one sobie w tym roku poradziły, też przy okazji tej suszy. To może zaczniemy od tamtej strony. Przejdziemy się wzdłuż tej miedzy, i potem tam w koło popatrzymy na te drzewka. Ja popatrzymy, co to są za odmiany. Tu mamy młode drzewko. Muszka telka letnia, to jest napisane. Zrazy mam z Czech. Tu było szczepione, tu w tym miejscu, gdzie jest ta taśma. Ją na wiosnę odwiążę, już całkiem. I ona w tym roku urosła tyle. O. I to jest całkiem nieźle, zważając na suszę. Jeśli przy suszy tyle urosła, to znaczy, że jest już dobrze ukorzeniona i że w przyszłym roku będzie rosła. Powinna mieć w przyszłym roku tyle przyrostu. Ja teraz na jesieni jeszcze tutaj podrzucę trochę jej obornika. I specjalnie jak jakieś mam gałęzie, to co tutaj derzy te gałęzie, to ja porą zimową daję owcom jako witaminy. Gałęzie sosnowe albo jakieś inne, one sobie obgryzają korę. I z sosnowych szpilki też bardzo chętnie. I te wszystkie gałęzie rzucam tutaj na tą miedzę. Dzięki temu jak przychodzi zając, no to trochę są chronione przez zającem na przykład te młode drzewka. Trochę też przed wysychaniem. I trochę jest tak jak w lesie, że po prostu sobie rosną przez te leżące gałęzie. Które się z czasem rozkładają i robi się też z nich nawóz. Więc tak, muszkatelka letnia ładnie. To jest sztetyna zielona, która ładnie owocowała w tym roku, ale to jest drzewko, które już ma e, chyba 7 albo 8 lat. No to to już sobie radzi, to już jest spore drzewko. Idziemy dalej. Tu mamy glogierówkę. Tu była szczepiona glogierówka. O, tu jest miejsce szczepienia, tu. Widać, tu. I tak rośnie, bardzo ładnie rośnie. Mam podejrzenie, że to choinkowe może być też glogierówką, bo choinkowa to jest nazwa, to jest nazwa ludowa, ona może zaznaczać różne odmiany. A tu jeszcze rośnie od korzenia, to jest dziczka, to co trzymam. I bardzo prawdopodobne, że na wiosnę coś na tym zaszczepię, będą sobie dwie odmiany rosły. To dla ciebie. O, dziękuję bardzo. A to dla mnie. To jest odmiana choinkowe. Nie zrywałem ich, bo sobie wiszą na drzewie, a ja codziennie sobie przychodzę i sobie je jem. Taki miły akcent. Stara odmiana, lokalna, zrazy wzięte z sadu tutaj dwie dalej, dwie wsie dalej. A tu mamy posadzoną czereśnie nie ma mały przyrost, tylko tyle urosła w to lato, ale przetrwała suszę. Przetrwała suszę, była sadzona, to jest pierwszy jej rok tutaj przesadzałem, więc więc to sukces. No i tu leży obornik. Obłożona jest obornikiem i na pewno w przyszłym roku myślę, że będzie taka pod koniec jak za rok się spotkamy, to myślę, że będzie taka. Albo wyższa nawet. To jest biała nalew. Ona miała ze do kilo owoców, to małe drzewko w tym roku. To jest taka papierówka, jedna z papierówek. Tu jest też młode drzewko. Starking. Starking ledwo co przeżył. Ma tu żywe pączki, dwa czy trzy, ale... To jest żeleźniak, to niemiecka odmiana. Rote Eisenapfel po niemiecku. I czekam na pierwsze jabłka. Były w tym roku, ale jakieś niewydarzone. No ale to pierwsze jabłka zawsze są niecharakterystyczne. Tutaj mamy cebulka, która uschła, niestety, była przesadzana i nic z niej nie będzie, i trzeba by... A, i znaczę słupkami sobie te miejsca gdzie do posadzenia. Ale mam, mam jeszcze w zapasie jakieś drzewka, więc będę tutaj sadził. O, a to świetnie. To jest kangi to krymska odmiana jabłoni, od Tatarów krymskich pochodząca. A to mekintosz, też bardzo ładny przyrost, jaki jeszcze zielony, mimo suszy, niepodlewany. Mekintosz to jabłko mojego dzieciństwa. A tu słupek, i to jest miejsce na posadzenie jeszcze jednego drzewka. To jest grochówka, owocowała, ale też owoce nie do końca charakterystyczne, są w piwnicy. Tu też trzeba dosadzić drzewko. Jak ona się nazywa? Titówka. Tak, tak, to jest Titówka. To rosyjska odmiana. Bardzo duże, bardzo ładne jabłka. Takie kwaskowe trochę. A już owocowała? Owocowała w tym roku. Kilka jabłek miała. To jest super grusza. Ona się nazywa pomarańczówka. Tylko to jest młode drzewko, które przesadzałem i tu na nowym miejscu rosło tylko tyle. Ale przeżyło suszę, więc w przyszłym roku będzie rosło na pewno. To jest malutka gruszeczka która jak się zrywa z drzewa, to ona jest jak cukierek. Jest tak słodka i pachnąca. No, nieduże gruszki, ale absolutny rarytas. Bardzo dobre do suszenia, bardzo dobre na soki, na przetwory. Kantówka gdańska. Kantówka gdańska ładnie rośnie. Kalwila czerwona jesienna to jest. Tu już nawet nie pamiętam, które z które, bo większość drzew to pamiętam, gdzie rośnie. To jest ta nasza malinówka staropolska, która jest czerwona w środku. Takie ma nacieki aż do samego gniazda nasiennego. Tu cukrówka, niepodlewana, to do wycięcia, ta dziczka. A tu tyle wzrostu, niepodlewana w trakcie suszy. To rośnie super, to widać, że to się już ukorzeniło bardzo mocno. Cukrówka to jest malutka taka gruszeczka, też bardzo słodka, też do suszenia. Podobnie jak pomarańczówka, ale pomarańczówkę jadłem, a tego nie. Bo pomarańczówkę mam od koleżanki ze starego drzewa, więc wiem jak wygląda. A to jest dziekanka lipcowa. To jest taka gruszka bardzo wczesna. Ona jest w połowie lipca. Jeżeli jest ciepła wiosna, to już w połowie lipca. Malutkie gruszeczki, kolorowe, takie bardzo smaczne. W zeszłym roku to jest przyrost zeszłoroczny. A w tym roku wyrosły wszystkie te pędy. I jeszcze te boczne, to się nazywają pasierby. To wyrosło w tym roku. I jeszcze to. I tego nie podlewałem. Nie nawoziłem. Po prostu ta podkładka, na której jest zaszczepiony, jest tak silna, ma taki wigor wzrostu, że no po prostu żadne drzewo w całej tej mojej kolekcji nie ma takiego wzrostu jak to. Nie podlewam, bo nie mam siły, żeby podlewać wszystko. Podlewam tylko to, co muszę. Następne były podlewane. Ale e... dlaczego zdecydowałaś, żeby podlewać ten, a nie ten? Podlewam te, które sobie nie radzą. Jeżeli rośnie, ma jędrne liście, widzę, że sobie radzi, że, że daje radę, no to nie podlewam. Podlewam to, co widzę, że przysycha, że gubiliście, że, że mu ciężko, że zaraz uschnie. To jest Linda, to już rosła wcześniej, to też z sadów suchym tu niedaleko. To jest y, angielska grusza Tyntem Squash, to specjalna grusza na pery. A tu posadziłem w tym roku wisienkę. wymieniłem na sadzonkę za malinówkę <grym> ze znajomym. A dlaczego masz ta taki drewno tam? Jak ją posadziłem, Obłożyłem ją obornikiem, na ten obornik położyłem które a przytrzasnąłem drewnem, żeby wiatr tego nie porwał. Najlepiej to jest zasypać zrębkami po wierzchu, ale zrębek nie miałem, więc jakimś starym drewnem obłożyłem. Obornik jest dlatego jako źródło azotu, jako pokarm dla dżdżownic. I te dżdżownice, ten obornik se tam wciągają w, yy, pod spód, ale trzeba czymś przykryć, żeby nie parował. Więc się kładzie karton i na karton jakieś drewno. Drewno z czasem staje się jeszcze pokarmem dla... Grzybów, które się tu będą rozwijać. A te drzewka, to, to i tamto podlewałem w tym roku, bo tu jest najgorsza gleba od tej strony, jest pi piasek. I one zaczęły usychać. A dlaczego jest piasek tutaj, a nie. Tutaj? To tego lodowca, trzeba by się zapytać. Lodowiec żłobił tamtą pradolinę. Tu wszędzie jest taka mozaika. Glina piasek, glina piasek, glina piasek. Nawet tam kawałek dalej jest takie. Taka soczewka gliny pod wierzchnią warstwą gleby, tam gdzie polane mamy w lesie, i tam jest lepsza gleba, a pomiędzy tutaj jest piasek. Najlepsze gleby są generalnie na brzegu tej Pradoliny, no bo tam jak tą Pradolinę żłobił lodowiec, to wyrzucał. Te gliny zwałowe, tak zwane na wierzch. A dalej już jest taka tutaj, ta gleba urozmaicona. W jednym jest lepsza, w drugim gorsza. Tu jest słaby kawałek, tam dalej jest taki słabszy kawałek. Jaki procent te drzewo będą przeżyć przez najbliższe lat? No ja mam nadzieję, że tak, 95%. No czasem coś gdzieś wypadnie, ale najgorszy jest pierwszy, drugi rok. W trzecim roku to już na ogół jest ukorzenione. Jak już rośnie, to już rośnie. Także. Te większe, no to one już mają korzenie na tyle głęboko, że one se tam sięgną i nawet taka 2 3 miesięczna susza już im nie groźna. Ale w, w pierwszym roku trzeba zadbać o to drzewo, no bo ono jeszcze nie ma korzeni. I jeszcze pomiędzy tutaj grusza to jest akurat kartoflanka. Taka też z takich co najbardziej interesują. Malutka gruszka. Pewnie wyrośnie też w duże drzewo, ale to są takie kartoflanki, owsianki, jęczmienki, te wszystkie grusze o takich nazwach, to są na ogół letnie grusze, które bardzo szybko przechodzą, nie daje się ich przechowywać, i one wszystkie poznikały z uprawy. I Natomiast było bardzo dużo tych letnich odmian i dla mnie są one najbardziej interesujące. Więc tak upycham te drzewa gdzie się da. Idziemy dalej jeszcze. A tu jest drzewko, które mi uschło. To jest bera ulmska, bardzo fajna gruszeczka, też taka malusienka. Ja mam słabość w ogóle do drobnoowocowych grusz. I mam trzy bery ulmskie i one wszystkie mi uschły. Ale zrazy mam z ogrodu botanicznego w Warszawie, więc pojadę w tym roku i będę szczepił dalej. No i to tak właśnie jest, no. co roku coś się szczepi, więc plan na wiosnę jest bera ulmska, znowu będziemy szczepić. Bo mi na niej zależy. Pomiędzy gruszami i jabłoniami są śliwy posadzone, to jest węgierka. Jakoś rośnie, nie za specjalnie, ale sobie daje radę. Tu jest też najsłabsza gleba na tym kawałku. Tu coś uschło, dlatego patyk, ale też zgubiłem etykietę na tej jabłoni, więc nie wiem co to była za jabłoń, bo wiatr porwał etykietkę i nie mogłem jej znaleźć. No ale tu posadzimy jeszcze drzewko. To jest mirabelka z Nancy, którą przyszła sarna i zjadła tutaj w tym miejscu. Ja to wszystko związałem, licząc, że się zrośnie, ale niestety było za bardzo zjedzone i nic z tego nie będzie, więc muszę tu uciąć. Ale szczepienie było tutaj, więc to, te wszystkie pędy, to jest też odmiana szlachetna, więc gdyby nie ta sarna, to byłoby już takie to drzewo, no ale jeszcze nie było ogrodzenia wtedy. To jest madame verte, to taka grusza zimowa do przechowania. Zbiera się w październiku, w listopadzie i leży sobie w piwnicy w styczniu, w lutym sieje. Bardzo ładnie ta rośnie akurat. To jest ałycza. I coś tam szczepiłem na niej, ale nie chciało się przyjąć. To chyba nie będę więcej szczepił. Ałycza też jest dobra, niech się rośnie. To gatunek nasz dziki jest. Tutaj mamy koksa śmietankowa. I to bardzo ładnie nam rośnie. To rzadka odmiana, bo koksa pomarańczową znają wszyscy. A koksa śmietankowa jest odmianą bardzo, bardzo rzadką. O, a tu ciekawostka. Tak wyglądały trawy na pastwisku koniec sierpnia. Takie wielkie, potężne kępy. Przychodziła owca, łapała tutaj zębami za to i wyciągała z ziemi, ponieważ to miało uschnięte korzenie uschły. I wszędzie tu leżą takie kępki. A ta trawa, którą widzimy pod nogami, to wyrosła z nasion. A tu jest jabłoń truskawkowa. I to rośnie całkiem ładnie. Jabłoń truskawkowa. Truskawkowe, tak. Ale na pewno ma jakiś smak? Jak... Ma, ma, bo jeszcze mam tą samą jabłoń, mam jeszcze tam zaszczepioną wcześniej. I owocowała już drugi rok, i w tym roku miała skrzynkę owoców. Faktycznie aromat truskawkowy bardzo dobry. Pyszne, deserowe jabłka, mięciutkie, soczyste. I z takim lekkim aromatem truskawek. Pierwsza klasa, ale ponieważ takie dobre. To zaszczepienie jeszcze w drugim miejscu. No i tylko, że to jest młodsze, drzewko jeszcze nie owocowało. Ale powiedz mi, dlaczego te stare odmiany nie są popularne? Bo wydaje mi się, że ludzie byli, by, byli ciekawi, żeby spróbować jabłek, który ma smak jak truskawkowy. To brzmi ciekawy, tak? Tak, ale się gorzej przechowują. W zasadzie pozostały w uprawie tylko te jabłka, które daje się długo przechowywać i mają lśniącą skórkę, bo ludzie kupują oczami. Wszystkie, które mają orzawioną skórkę z punkcikami, jakieś nieregularne w kształcie, nieidealnie okrągłe, wszystkie poginęły, ponieważ najważniejszy jest wygląd. Ludzie kupują oczami. To jest jedno, a drugie to, żeby się długo przechowywały, więc to jest do, zdatne do, yy, do przechowywania. O dziwo, wszystkie te współczesne odmiany pochodzą właśnie od tej koksy, co tu rośnie, od koksy pomarańczowej, z której wyhodowano Golden Delicious i w zasadzie od koksy pomarańczowej Golden Delicious i jeszcze pepiny Ripstone'a, o ile dobrze pamiętam. Z tych trzech odmian pochodzą wszystkie, one były krzyżowane i wszystkie współczesne jabłka, które mamy w supermarketach, to są różne wariacje tylko tych trzech odmian a mamy ich 10 tysięcy opisanych, plus jeszcze te nieopisane. No i tu jest jeszcze jedna e, Madame Werte, to też ta zimowa grusza. Te, które uznaję za bardzo cenne, to, to zwykle sadzę po kilka, tak jak na przykład Madame Vertę H4 czy 5 No bo to są gruszki, które się przechowują, w związku z tym można mieć ich więcej, schować do piwnicy i potem w zimę sprzedawać albo mieć dla siebie. Tu też ałycza, tu mi uschło drzewko, a tu mam mirabelkę z Nancy też. Mirabelki mówi się generalnie potocznie na wszystkie ałycze, wszystkie dzikie śliwki. Ale dzika śliwka to jest ałycza, mamy ałycze i tarninę, dwie odmiany nasze rodzime w Polsce. A mirabelka, tak zgodnie z literaturą, jest odmianą uprawną, szlachetną. I to jest jedna z mirabelek właśnie uprawnych, mirabelka z Nancy, która ma co prawda malutkie owoce ale odchodzący miąższ odchodzi od pestki i jest bardzo smaczna, jest odmianą szlachetną, uprawianą. Tu do posadzenia zaznaczyłem kijkiem, bo to uschło. To rośnie ładnie, to jest węgierka zwykła. Tu nie wiem, czy coś z tego będzie. To, Tu będziemy na tym szczepić, bo tutaj było zjedzone przez jakiegoś zająca, obgryzione. Ale ta węgierka dobrze. To są w ogóle najmłodsze drzewka. Część z nich była sadzona poprzedniej wiosny, a część dwa lata temu. I tu nawet jedna sąsiadka tak na to popatrzyła i powiedziała uuu, nie urósł coś panu ten sad. No ale jak on miał urosnąć, jak on jest dopiero co posadzony. Ale a sadzę kiedy, małe drzewka. Kiedy owcy chodzą tu, czy jest siatka, żeby chronić? Tak, 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 tak. Ta sama siatka leśna, co tam, nie leśna, tylko elektryczna, co tam jest. Tu się siatkę przy tych drzewkach rozpina w ten sposób. Także drzewka są zasiatką. A potem jak idą na drugą stronę, no to siatka jest tutaj. Także one nigdy nie mają dostępu owce do tych drzewek. Drzewka zawsze są zasiadką elektryczną. O, a to urosło świetnie. To jest też pomarańczówka, ta taka super słodka. Zrazy pobierane z takiego drzewa 150-letniego z takiej ogromnej gruszy. Tu mamy węgierkę zwykłą. Tu mamy spasówkę, to bardzo rzadko, rzadko spotykana odmiana jabłoni, to z ogrodu botanicznego z razy, spasówka. Tu mamy węgierkę zwykłą, bo charakterystyczne czerwone pędy. Węgierki też sadzę dużo, bo węgierka jest, akurat mam, bo węgierkę zwykłą, która tutaj rosła i... Ona jest takim gatunkiem półdzikim, pochodzi z Karpat w ogóle, z Węgier. W związku z tym powtarza cechy z odrośli korzeniowych. Intensywnie rośnie z korzeni i można te odrosty korzeniowe wykopywać i przesadzać i to będą te same owoce. Powtarza cechy. I ja jej sadzę dużo, bo to jest jedna z najlepszych śliwek na przeroby. Więc zależy mi, żeby mieć jej dużo, bo dżemy, powidła. A to jest bera inflanska. A to jest też tak ciekawy przykład odmiany, bo ta odmiana ma niezbyt smaczne owoce. Natomiast wykształca mocne grube pnie i jest bardzo odporna na mróz. I to jest odmiana specjalnie hodowana ze względu na odporność, bo kiedyś szczepiono dwa razy i używano jej na tak zwaną przewodnią. Pierwsze szczepienie robiono tu na dole, na dziczce szczepiono na przykład berę inflacką albo berę hardi, która też jest taką odmianą bardzo odporną. A drugie szczepienie robiono na tej wysokości i tu dopiero odmiany o pysznych owocach. Więc były trzy różne odmiany złączone w jedno drzewo. Tak kiedyś robiono. Chciało się ogrodnikom. Bera inflanska jest taką właśnie odmianą. Jeszcze tą berehardy muszę znaleźć. Węgierka. Węgierki to rosną ładnie. Tu jest klapsa, która no, przyjęła się, ale słabiutko. W ogóle te, te, które szczepiłem w tym roku na wiosnę, Słabo się poprzyjmowały, bo no, z powodu suszy, więc mają bardzo znikome przyrosty. To jest śmieszna odmiana, ciekawa, rzadka bardzo. Nazywa się Adam Mickiewicz. Mm. Tu jest zaszczepiona, a tu rosło takie drzewo, już było duże. Teraz to muszę uciąć, a to będziemy hodować dalej z tego pień. Tu śliwa brzoskwiniowa, bardzo dobra. Tu jest śliwa różówka. Też ładnie rośnie. Tu będziemy szczepić, bo tu pina ripstone'a, ale... Ale czym się trzeba przeszczepić, bo ona uschła? Zaraz zobaczymy. Tak, ona zaschła. W ogóle nigdy nie miałem takich strat jak w to lato. Tu jak idziemy, no to widzimy, że tam co któryś drzewko uschło. To pierwszy raz mi się tak zdarzyło. No tu są akurat młode, ale tam wcześniej szczepiłem, tam na miedzy. No... To też wskazuje na to, jak głęboka była ta susza. Ale dlaczego nie podlewałeś, kiedy były ten suszy? Podlewałem i dawałem radę, ale no, to wszystko wiadrami tutaj roznieść, no to jest zbyt dużo pracy. A niektóre mimo podlewania uschły, no bo woda tylko powierzchuła. tam Signet i podlewałem i. Częściu ratowałem, podlewając, a... ale nie wszystkie. Grusza kongresówka o dużych, smacznych owocach. I też bardzo ładnie urosła. To też jest pewnego typu selekcja, no bo uschły te, które miały słabe korzenie, a te, które zostały, to już będą rosły. No, z tym też się trzeba liczyć. Um, tak to jest. Sezon na sadzenie sad jest na wiosnę, nie? Na wiosnę i na jesieni. Teraz jest też czas na przesadzanie. Zaraz będę się brał właśnie za przesadzanie drzewek, bo mam trochę poszczepionych. Tam po tamtej stronie płotu, tam w lesie mam jeszcze zaszczepione, to trzeba je tu poprzenosić. Plus jeszcze mam kilka z dziesięć drzewek w donicach. Także w te miejsca, gdzie by są ubytki, no to będę uzupełniał. A sprzedajesz tej sadzonki, czy szczepisz drzew dla innej osoby? Szczepię usługowo na miejscu, takie świadcze usługi. No i mam zamiar założyć sobie szkółkę. Rozmawiałem ze znajomym szkółkarzem. Także mam zamówione podkładki Antonówki, będę jabłonie na Antonówce sadził. No i co? I w jeżeli jeżeli uda mi się je kupić, jeżeli mi tą Antonówkę załatwi faktycznie, no to za rok będę miał pierwsze sadzonki. Tylko w doniczkach wszystko będzie taka szkółka kontenerowa. A to mamy strągówka jesienna. Strągówka to jest taka grusza, o której przeczytałem w jakiejś dawnej książce, takiej XIX-wiecznej, że Dojrzewa w zimę grusza zimowa do przechowania. Najlepsza jest w lutym idealna z serem i krakersami. Jak przeczytałem to, że to jest grusza, która jest idealna gruszka z serem i do sera i krakersów. To jakoś ten, ten opis mnie urzekł. No i szukałem potem, aż znalazłem i, i rośnie. Jak będzie owocować, to będę sprawdzał, czy faktycznie do sera i krakersów się nadaje. A tu mamy Pisguda. I to rośnie. Pisguda to jest angielska e, odmiana. Pisgud Snonsac się nazywa. Czyli niezrównany pisguda. Tak się nazywał ogrodnik, który tą odmianę wyhodował. Chodźmy, bo pokażę jeszcze jedną ciekawą e, odmianę, którą w zeszłym roku udało mi się znaleźć. A szukałem jej kilka lat. O, to jest to. To się nazywa Petit Blanc. To były dwie takie grusze, Petit Blanquet i Petit Muska, francuskie odmiany. I są to niewielkie grusze o niewielkich owocach i one potem gdzieś tam zniknęły. A ja trafiłem w jakichś starych książkach, lubię takie rzeczy czytać, lubię szukać takich informacji, że były takie. No i to znalazłem w Czechach pod tytułem Blanketka. Ona ma jeszcze dwie nazwy, Pixla i Nagewicowa. Po angielsku nagewicper. I... Opis, rysunki, pa, zdjęcia pasują do tych dawnych rycin. Wszystko się generalnie zgadza i nazwa pasuje, więc to jest Peti Blanc. I w zeszłym roku rosła tyle, a w tym roku miała takie wielkie przyrosty. Tutaj uciąłem, żeby zaszczepić na warsztatach w celach dydaktycznych. Pozyskałem z tego miejsca zraz. Także rośnie pięknie. I już będzie sobie rosła. No i to jest jedna z takich odmian, które długo szukałem. No szukałem kilka lat jej. I... No i czekam teraz na owoce, ale jeszcze w przyszłym roku nie będzie owocować, bo nie ma krótkopędów. Ale może za dwa lata. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie wideo i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej takich filmów o rolnictwie. I też można kliknąć wesprzy albo dziękuję, bo te filmy są trudno i zajmuje mi dużo czasu, więc pomoc zawsze jest a, miły widziany. Gdzie goś, gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o Twoje działaniach? Zapraszam na mój kanał na YouTube, oczywiście przede wszystkim oraz na media społecznościowe. Jest profil na Facebooku Gospodarstwo La Fuente, na Instagramie, e, także śledźcie mnie, linki znajdziecie oczywiście pod filmem, będzie wszystko. Także zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję wam wszystkim i mam nadzieję, że widzimy się.